My jako sportowcy powinniśmy promować zdrowy tryb życia, zdrowe prowadzenie się. Ja osobiście uważam, że wszystko jest dla ludzi. Nie musisz wypijać 4 litrów wódki, wystarczy jeden, prawda? Jesteśmy, ekipa Koloseum jest dzisiaj we Wrocławiu w Master Gymie, a z nami gospoda z Master Gymu, czyli Mateusz Masternak. Witam cię, Mateusz, serdecznie. Witam serdecznie. Mateusz, zanim zaczniemy rozmawiać na tematy sportowe, stricte sportowe, opowiedz mi o tym miejscu, bo widziałem na Instagramie, wyglądało na Instagramie fajnie, ale jak się wejdzie na żywo, to jeszcze jest naprawdę wrażenie niesamowite. Masz tutaj wszystko, czego potrzebuje pięściarz, żeby przygotować się do ważnej walki. Też twoja żona Daria tutaj prowadzi treningi personalne. No naprawdę, jak powiedziałeś, 60 metrów, ale zagospodarowane znakomicie. A dziękuję. Wiesz co, to już od dłuższego czasu z Darią myśleliśmy o czymś takim. I to tak wszystko szło, tak się nam układało właśnie po myśli, bo tu kiedyś nam konserwator nie pozwolił piętra, odrzucali nam projekty, więc w tamtym pierwotnym projekcie to gdzieś tu była łazienka, tam była duża sypialnia, a tu miał być taki mini kącik, mini siłownia, taka nasza, stricte prywatna. No ale to nam odrzucili, później coś się pozmieniało, kolejne projekty, kolejne rzeczy. No i tak na etapie budowy stwierdziliśmy, że nie, no, że to do mieszkania nam wystarczy i tu musimy zrobić całość, zagospodarować na salkę. No i jesteśmy mega zadowoleni, dlatego że przede wszystkim oszczędzamy bardzo dużo czasu. Dwa, teraz też pieniędzy, wynająć cokolwiek w mieście. Jest to teraz dramat cenowy. Dwa, mamy trójkę dzieci. Więc tak nieraz jest, że mijamy się, że albo ja prowadzę, albo Daria prowadzi, no to ja schodzę na dół i jestem z rodziną, bądź odwrotnie. A jednak jakby trzeba było dojechać, uwzględnić korki, no to niestety to chyba ni mnie, ni Darii nie byłoby w domu. Mówisz, że logistycznie to fajne wyjście, ale też zaczynacie na tym zarabiać, mówiąc wprost, bo to też twoja, wasza praca. Ty oprócz tego, że jesteś cały czas czynnym pięściarzem i to przed dużą walką, to masz, prowadzisz tutaj treningi, masz też swojego zawodnika, który niedługo walczy w Mrągowie. Daria prowadzi treningi personalne, tych osób jest coraz więcej, bo tak mówię, jak mówiłem, obserwuję waszego Instagrama, więc no macie też praktycznie, wchodzicie na górę, jesteście w pracy, to też fajna sprawa. To prawda, aczkolwiek ktoś kiedyś powiedział mi, że nie pamiętaj, nigdy nie przenoś pracy do domu. No to nam się to nie udało, mi ani Darii. Tak jak powiedziałeś, jest to magiczne dla nas miejsce i chce nam się tutaj spędzać czas. W boksie ja ostatnio bardzo rzadko walczę, więc no nie ukrywam, jest to dla nas duży zastrzyk do stabilizacji takiej miesięcznej, rachunki trzeba płacić co miesiąc, a niektóre nawet i częściej, więc co? No więc on na pewno nasze duże wsparcie. Wspomniałeś, że boksujesz rzadko, to teraz już przejdziemy do kwestii sportowych. Jayo Petaya, w październiku zeszłego roku wygrałeś walkę, zresztą tutaj wisi dyplom wyróżniający cię za ten pojedynek z Jasonem Whatleyem. Jason, on był, już nie pamiętam, ale Whatleyem. Zostałeś oficjalnym pretendentem do walki z Jayem Petayą. Powiedz mi, dlaczego te negocjacje zostały zerwane? Czy już po prostu wasza strona australijska za mocno zaczęła denerwować? Bo też wiem trochę, znam kulis, że nie byli zbyt poważni w pewnych kwestiach. No generalnie problem polegał na tym, że wydawało się nieraz, że już jest faktycznie walka, to nagle pojawiały się znikąd kolejne problemy, wycofywanie, ustalamy kwotę, dzisiaj tak, dogadano, za tą kwotę jedziemy. Mija 3 dni, dostajemy kontrakt, tam jest zupełnie inna kwota i oni mówią, a to my ustalaliśmy, aha, no to dobra, to wracamy do tamtej kwoty. I ciągle coś, ale to już nawet nie kwestia pieniędzy. Było tak, że ich nie było stać na to, by zorganizować walkę u siebie, a nas nie było stać, by ściągnąć go do siebie. I to po prostu ciągnęło się w nieskończoność. Trudno było nam przewidzieć, czy ten pojedynek w ogóle się odbędzie. Promotor Andrzej Wasilewski, Jacek Szelongowski zaczęli myśleć o innych alternatywnych pojedynkach. No i wspólnie stwierdziliśmy, że wybieramy inną drogą i to, mimo że mamy, jesteś pretendenta, jedynkę rankingową, no to rezygnujemy z tego i próbujemy sił w innych federacji.
bo tutaj nie wiadomo, ile to będzie trwać, co z tego wyniknie, czy to są poważni ludzie, jak walka została odwołana, no nie walka, tylko jakby przerwane negocjacje, to dostawałem wiadomości od takich ludzi, nie wiem, jak to jest jego środowiska. Zdjęcie profilowe to pierwsze zęby chyba szóstki były, więc tacy ludzie do mnie sami pisali, nie wiem co to za środowiska, ale no nie wyglądało to wszystko dobrze. No Jay miał tam poważne problemy też z prawem, bo powiedziałeś, że was nie byłoby stać na walkę w Polsce, żeby go sprowadzić, ale z tego co wiem i co Andrzej Wasilewski mówi, on tam miał jakieś wyroki i po prostu przez najbliższe kilka miesięcy nie mógłby opuszczać kraju, więc jedyna opcja to była walczyć u siebie i tylko to, więc bo nawet teraz nie za bardzo słychać, żeby on gdzieś tam miał też z kim innym walczyć poza granicami swojego kraju. No właśnie ostatnio gdzieś widziałem artykuł, że miałby walczyć z Rekporem. Natomiast promotor jakby tak w taki sposób to było przedstawione litościwy, że on prosi, żeby jednak Jay jaką pierwszą obronę walczył w swoim kraju. A być może to jest właśnie to, że on nie może opuszczać. Jeśli dojdzie do przetargu i strona angielska wygra przetarg, to jest wtedy wakat. Jak on mistrz nie może wyjechać z kraju, gdzie przegrali, no to oddaje pas i wtedy Rakpor będzie boksował. Nie wiem, może ze mną. Dokładnie. Powiedziałeś, że wybieracie inną drogę. Wiem, że nie możesz potwierdzać, zaprzeczać, ale już poważni dziennikarze z brytyjskich i z Ameryki piszą wprost. Sam Chris Bilam-Smith też tam w kilku komentarzach dawał do zrozumienia, że na 99% to właśnie z nim masz się zmierzyć w październiku w Anglii o tytuł mistrza świata WBO, więc zrezygnowaliście z jednej opcji, ale wszystko wskazuje na to, że no, wybraliście drugą opcję równie znakomitą. No wiesz co, no rozmawiamy, bo nie ukrywam, że czasu mam niewiele, a chciałbym w swojej karierze choćby raz podejść do walki mistrzowskiej. I jak zrezygnowaliśmy z pomysłu walki mistrzowskiej z Opetajem, no to szukaliśmy drogi do kolejnego mistrza. Także zobaczymy, kto to będzie, ale szykuję się jak na bój życia i chcę, żeby to był bój życia i chcę, żeby pas był w Polsce. Okej, okay, no ale tak chwileczkę bym chciał o tym Chrisie Bilam-Smithie porozmawiać z twojej perspektywy, bo ty jesteś wielkim kibicem boksu i dobrze się na tym znasz i zawsze potrafisz powiedzieć celnie jakieś fajne spostrzeżenia, ale zanim o tych spostrzeżeniach, to moim zdaniem tak, po pierwsze, powiedzmy, że no okej, okay, może nie Chris Bilam, ale pewnie Anglia, więc po pierwsze masz 3 godziny lotu, nie 30. Różnicy czasu praktycznie żadnej. Klimat, jak wsiądziesz tutaj we Wrocławiu w samolot, to w Anglii będziesz miał podobny, może trochę więcej deszczu. Więc jeśli chodzi o takie rzeczy, to myślę, że zmiana na mega plus, co? Nie no, pod kątem lokalizacyjnym, no to absolutnie tak. Wiem, że walka chyba pierwotnie, gdzieś tu zapytają, miała być sierpień, czy nie sierpień, a lipiec, połowa lipca. Czyli zima w Australii. Tak, i to tam na tej wyspie Samoa, to tam jest 98% wilgotności. To są warunki nie do przyjęcia, więc wydolność to jest jedno z moich głównych atutów, jakby moje fizyczne przygotowanie, a teraz jadąc tam w takie warunki, oczywiście trudno było zaplanować, żeby tam zrobić obóz przygotowawczy cały, i logistycznie po prostu jest to nie do ogarnięcia, więc nie przyzwyczajając się do takich warunków, no to byłoby no zdecydowanie duży minus. Wiadomo, Anglia jest blisko, już tam raz boksowałem. Gdzieś ten angielski rynek w ostatnim czasie dla polskich pięściarzy jest popularny, aczkolwiek nie do końca szczęśliwy, więc jakby mi przyszło walczyć w Anglii, to zdecydowanie lepiej niż w Australii. Dwa, no chciałbym, żeby Anglicy mieli trochę lepsze zdanie o Polakach. Dokładnie, a zakładając to czysto teoretycznie, że tym rywalem będzie Chris Bilam-Smith, to jakbyś go tak na tle Jaya Opetai scharakteryzował? Tak rozmawiamy tutaj z dziennikarzami i z ludźmi, którzy lubią boks i interesują się boksem, to tak czysto teoretycznie na papierze rywal odrobinę słabszy od Opetai, tak nam się wydaje. Czy ty też masz takie podobne wrażenia? Ogólnie doszliśmy do wniosku, że jesteś w stanie go spokojnie wyboksować i jedynym problemem to mogą być, jak dobrze wiesz, brytyjscy sędziowie.
No to jest boks i już na politykę ja jako sportowiec nie mam wpływu. Wiesz co, jest to bardzo konsekwentny pieściarz, bardzo silny fizycznie, więc do boksowania też nie jest to prosty facet. Natomiast plus jest taki, że nie jest leworęczny. Łatwiej o sparring partnerów, łatwiej jakby tak technicznie do takiego pojedynku się przygotować, bo jednak w Polsce mańkutów, takich mańkutów stylowo podobnego do Petai, czyli taki mańkut chytry, który lubi boksować jako drugi numer, nie ma. Tak naprawdę nie ma. I teraz ściągając tu sparring partnerów, to tak myśleliśmy o Majku Perezie i tak tu nawet w Europie nie ma zawodnika z podobnym stylem. Gdzieś myśleliśmy o Igorze Michałkinie, ale przygotowanie i ściągnąć dobrych chłopaków i przygotować się, czy to też nie mało czasu, dlatego że ja nie pamiętam, kiedy ja po raz ostatni boksowałem z mańkutem i jednak z tą pozycją naturalną, czyli powiedzmy praworęczą, mam kontakt cały czas, a tu to byłoby dla mnie spore utrudnienie, dlatego że nie mam kontaktu z zawodnikami leworęcznymi. Dokładnie. Wspomniałeś też kilka zdań temu, że już nie masz czasu na zbytnie czekanie, więc jeżeli ta walka dojdzie do skutku i naprawdę będzie od razu Mistrzostwo Świata, czy od razu jak z Chrisem, to wiadomo, że o Mistrzostwo Świata, no to idealna też dla Ciebie okazja, bo tak jak wspomniałeś, no trudno teraz bić się kolejne jakieś eliminatory, nie wiadomo potem co dalej, bo sam pamiętasz, w październiku był Otli, mamy już lipiec, tak, lipiec już mamy, a tej walki nie ma i nie będzie, więc no nie ma czasu, prawda? Czasu nie ma, no... Niestety. Niestety przemijanie jest straszne, na to nie mamy wpływu, więc nie ma co się przejmować. Natomiast ja cały czas jestem w treningu. To nie jest tak, że ja mam rok przerwy, tylko wczoraj sparowałem z Robertem Parzęczewskim, dzisiaj sparowałem z Sylwestrem, który też już ma spore umiejętności bokserskie, więc cały czas jestem w treningu, cały czas mam kontakt z różnymi stylami. Staram się trzymać formę treningową, natomiast wiadomo, ring to jest ring i to są inne emocje, inne podejście, inne nastawienie i wydaje mi się, że teraz jest dobry moment na to, by spróbować atakować najlepszych. No i mam nadzieję, że to nie będzie się odwlekać zbyt długo i wczesną jesienią będę mógł stoczyć walkę mistrzowską. Powiedziałeś, że sparujesz, cały czas jesteś w treningu, też jak zwykle u Ciebie z wagą nie ma problemu, bo jest kilku pięściarzy w Polsce, którzy jak mają walkę i dowiadują się, że mają walkę, no to jest bardzo ciężki proces zbijania wagi, a Ty po pierwsze Tobie to przychodzi praktycznie bez trudu, no bo nie wiem ile Ty teraz ważysz, ale ile tam, 9,5 jest czy więcej? Nie, 9,5 nie, to po wakacjach jak wróciłem, wieczorem ważyłem to najwięcej od chyba 2 lat 96-200, a tak rano zazwyczaj mam 93, czasami po weekendzie 94 rano. Jak zaczynam obóz przygotowawczy i wchodzę już w fazę sparingową, to wiadomo, te treningi są dosyć trudne, to po sparingu to mam kilogram ewentualnie nadwagi, więc niektórzy zawodnicy przychodzą tutaj do mnie potrenować i mają walkę i mają więcej do zbicia niż ja, który walki nie mam. Natomiast ja osobiście uważam, że boks dla mnie jest to praca i staram się pracę wykonywać jak najlepiej. No nie może być sytuacji takiej, że ty po walce traktujesz siebie jak śmietnik. No to tak, to trochę brak szacunku do samego siebie. Jednak my jako sportowcy powinniśmy promować zdrowy tryb życia, zdrowe prowadzenie się. Ja osobiście uważam, że wszystko jest dla ludzi. Nie musisz wypijać 4 litrów wódki, wystarczy jeden, prawda? Zawsze podziwiałem, bo jak mówię, no ty, odkąd cię znam, no to zawsze z tą wagą było idealnie i no jest taki to wzór dla innych i nawet dla wielu zawodowych pięściarzy. Powiem tak, że ja mam teraz lat 36 i odpukać na razie jakby nie czuję kompletnie jakiegokolwiek fizycznego regresu. A niektórzy zawodnicy mają lat 33 i kończą karierę, bo fizycznie się sypią. Myślę, że to może dzięki temu, że nigdy jakoś nie miałem problemu z wagą, nigdy nie było momentu takiego, że po prostu mściłem się na własnym zdrowiu.
Tylko starałem się być przyjacielem ze swoim ciałem i myślę, że to ciało będzie mi służyć i nie wiem, może kiedyś pobiję rekord Hopkinsa. Oby tego ci życzę, bo choć jak wiemy, sam powiedziałeś, czas mija bardzo szybko, więc zrób to szybciej po prostu. Nie, no w takim sensie, że wiesz, jak teraz zdobędę pas, to będę go bronił i po prostu wiek mi go nie odbierze, o tak. Dokładnie, to jeszcze chciałbym cię popytać też o kilka spraw innych, niezwiązanych może stricte z tobą, bo ty zawsze, jak powiedziałem, już masz celne spostrzeżenia. Chris Bilam-Smith, jak teraz jechałem, sprawdzałem na BoxRec-u, to jest dwójka, jedynką jest Badu Jack, który ma walczyć o was, Bridger, z Łukaszem Różańskim. Nastąpiły tam pewne roszady, to też już amerykańskie magazyny piszą, The Ring chociażby. No, obóz, że tak powiem, Łukasza, czyli Andrzej Wasilewski też co nieco o tym wspomina. Jak ty w ogóle byś widział ten pojedynek? Ma to do tego pojedynku dojść w Arabii, albo gdzieś tam w tych okolicach, ale po pierwsze, no bo Badu Jack to już nawet ostatnio z tym Ilungą Makabu, to był taki już nienaturalny junior ciężki, więc nie wiem, jak jeszcze mu kilka kilogramów mu przybędzie, to myślisz, jak Łukasz może na tle takiego zawodnika wypaść? Będą walczyć o pas Łukasza. Wiesz co? No na pewno tutaj waga nie będzie atutem Jacka Badu, natomiast szybkość. W walce z Ilungą Makabu pokazał bardzo dużą inteligencję. Ustawił się bocznie, wydłużył Makabu dystans od lewej ręki. Co nigdy nie atakował pierwszy, zawsze go kontratakował i było widać, że jak ma spoza dystansu, nie umie wejść do półdystansu Makabu i się kompletnie pogubił. Boksował jak amator, nie wiem, czy on zlekceważył, czy coś, natomiast taktycznie zaboksował kapitalnie. Tu było widać bardzo duże doświadczenie, spryt, pomysł na walkę, bo jeśli by wszedł w wymianę, to byłoby... To nie miałby szans. Z Makabu, który umie boksować z bliska, ma bardzo dobre kombinacje, wyprowadza dużo ciosów, ma też uderzenie, a tu zaboksował taktycznie, perfekcyjnie. I teraz zobaczymy, bo to jest bardzo inteligentny zawodnik i pomimo, że ma też swoje lata, to nie jest jego waga naturalna, bo on bodajże chyba był mistrzem od super średniej. Super średnia, półciężka, cruiser, teraz czwarta waga. Więc pewnie robi to, buduje własną historię. Łukasz jest zawodnikiem też jest bardzo nieobliczalnym i Łukasz potrafi wejść w tempo, ma szybkie ręce, ciężkie ręce, więc zobaczymy. No, z pewnością Badu Jack będzie chciał Łukasza wyciągnąć na dłuższe wody, na głębsze, więc bardzo podejrzewam, że będzie asekuracyjny w początkowej fazie walki i będzie chciał w połowie walki zacząć swój boks, żeby Łukasza podmęczyć. Ale czy to mu się uda, to ciężko powiedzieć, bo na przykład ta akcja Łukasza, lewy, prosty, zamarkowanie prawa, ale nie uderzenie prawego i ten lewy sierp, to na taką akcję złapałby się każdy. I Łukasz ma przebłyski znakomitego boksu i absolutnie Łukasza skreślać nie można. Oczywiście, już nieraz wszyscy go skreślali, ale na razie bilans... Ja sobie powiem jedną. Łukasz ma taką tendencję do kończenia karier. Skończył w boksie Artura Szpilkę, skończył w boksie Izu, Alberta Sosnowskiego i teraz nie wiadomo, co będzie zalanym Babiczem, a przypomnijmy, że Badu Jack to też tak naprawdę jego kariera już wisi na włosku, bo to jest pięściarz i wyboksowany, i zaawansowany wiekowo. No więc kto wie, czy Łukasz nie dopnie swego. Oczywiście bardzo mu tego życzę, bo to mu się po prostu należy, bo ciężką pracą doszedł do miejsca, w którym się znajduje. Dokładnie, a o troszeczkę bliższym miejscu, czyli tutaj nie wiem, ile jest w linii prostej od siebie do stadionu we Wrocławiu, ale bliziutko, co? Tu jest szpital, za szpitalem jest stadion. Widać. Dokładnie, 26 sierpnia. O, Aleksandr Usyk, Daniel Dubois na polskiej ziemi. Walka o trzy mistrzowskie pasy poważnych federacji, do tego IBO, pas, The Ring. No nie było takiej walki na polskiej ziemi jeszcze nigdy. Po pierwsze, powiedz mi, jak usłyszałeś, że to się odbędzie w Polsce już oficjalnie, to jakie emocje ci towarzyszyły? Bo wiadomo, że może jakby narodu polskiego ta walka, ta gala pewnie nie porwie, bo u nas jest troszeczkę jednak problem z tymi kibicami boksu, ale no światowo to jest wydarzenie niesamowite. Absolutnie tak, walka o trzy pasy. We Wrocławiu, boks wagi ciężkiej ponownie na najwyższym poziomie. Walczyłeś na tej gali słynnej, gdzie otwieraliście stadion i też była walka o Mistrzostwo Świata. Wagi ciężkiej akurat z Polakiem wtedy.
Tak, walczyłem. Ja nie z Polakiem, ja walczyłem. Nie, mówię, że Polak był w walce wieczoru wtedy. No i właśnie pytanie, no teraz jest, organizatorzy chyba będą mieć trochę problem, żeby zapełnić stadion, bo jednak Adamek był magnesem i Usyk pomimo swojej świetności i tytułów, to nie jest popularność kliczki. I ciężko mi powiedzieć, ile będzie ludzi na stadionie, natomiast sportowo ten pojedynek jest niesamowity. Moim zdaniem faworytem Usyk. Przepraszam, że ci przerywam, ale wszyscy stawiamy na Usyka. A ty masz zawsze, jak wspomniałem, takie celne spostrzeżenia. Powiedz mi, w czym swojej szansy powinien upatrywać Daniel Dubois? Bo jakby wszystkie atuty Usyka znamy, a coś może dostrzegać u Brytyjczyka. Wiesz co, jak ja bym był na miejscu Anglika, to starałbym się, no on nie może stać w miejscu i wymieniać z nim ciosy, bo nie da się. Kto chciał wymieniać ciosy z Usykiem, to ten przegrał, bo to ten facet potrafi wyprowadzać niezliczoną ilość ciosów w każdej rundzie i on jeszcze w karierze nie przegrał dwóch ostatnich rund w żadnej walce, więc on im walka jest dłuższa, to tym on jest lepszy. I teraz co? Ja jakbym taktycznie ustawiał swojego pięściarza na niego, to bym mu powiedział, czekasz cierpliwie, blokujesz, hop, hop. I w takich trochę brudnym boksie agresywny atak, wydłużone kombinacje. Powiedzmy tak trochę jak Marco Huk boksował z Aleksandrem Powietkinem. W dystansie za bardzo nie boksował, bo wiedział, że jak będzie przechodził z dystansu do pół dystansu, to Powietkin będzie kontrował i tam parę razy poszedł i złapał go Powietkin od razu. Ale gdzieś z bliska coś, jak się odpalał Huk, to było widać, że gubi się. I taka taktyka powinna być na kogoś takiego jak Usyk. I tu bym upatrywał szansę, bo jeśli będzie chciał z nim boksować, to ni wydolnościowo, ni technicznie, ni taktycznie, ni płynność na nogach, no nic tam nie pasuje. Natomiast ma siłę uderzenia. I w tym powinien także szczelny blok, podchodzenia. I wiesz, to jest boks zawodowy, 12 rund. I zawsze jest taki moment, jak na przykład chociażby z Chisorą Usyk miał, że pchał się i zawsze jest ten moment złączenia się w ringu, stania blisko siebie i wtedy powinien się odpalać jakimikolwiek ciosami i ruszyć na Usyka nie jednym ciosem, bo jeden wyblokuje, tylko taką agresywną, zdecydowaną serię i być może któryś cios trafi, bo Dubois ma czym uderzyć, bo tak innych atutów osobiście nie dostrzegam. Usyk przygotowuje się w Karpaczu, nie zamierzasz pojechać, popatrzeć jak mistrz trenuje, bo to zawsze fajne na pewno doświadczenie. Wiesz co, na tyle ile wiem, jak Usyk trenował Usyka, byłem na obozie w Kijowie, no to tam była jakaś taka straszna tajemnica tych special treningów, że tu walkę z cieniem robił kolega tak, robił jakieś na media społecznościowe, także w koło się przekręcił, to przyszedł ktoś z obozu Usyka i tu przy mnie usuwasz ten film. Nie wiem, więc nie wiem, czy tak po prostu można pojechać, bo oczywiście bardzo bym chciał, oczywiście, że tak. Natomiast ja nie mam kontaktu ni z samym Usykiem, ni nikogo z jego obozu nie znam, więc ogólnie chętnie bym pojechał. A taka fajna sytuacja, nie wiem, czy o tym wiedzą, bo Usyk, czy ludzie, społeczeństwo o tym wie, bo jak trener Usyka w boksie olimpijskiej, Siergiej Łapin, był drugim trenerem Gwardii Wrocław i tutaj mu się skończył trener i wynajmował mieszkanie. A to mieszkanie jest obok, wynajmował mieszkanie obok samego stadionu. I co? I ten, on ma dwóch synów, Siergieja i Daniela, bo ten Daniel Uro to nie jest imię ukraińskie, tylko jest imię polskie, bo on się urodził w Polsce. Bo w języku rosyjskim czy tam ukraińsku jest Danil. A on jest Daniel po polsku i mieszkał obok, urodził się obok samego. A teraz ten Daniel też będzie boksował tutaj. Ten syn trenera jest jakby dyrektorem jakby obozu tego, czy sportowym w tej grupie Usyka. Więc boksują dosłownie teraz u siebie, na Warciańsku. To jest ulica Warciańska, obok samego stadionu.
Ciebie na tej gali nie będzie, masz ważniej na gali, nie w ringu. Myślę, że jakby nie było tej walki październikowej, przynajmniej w planach, no to na pewno tutaj byś się pojawił. Z Polaków będzie Rafał Wołczewski, wrocławianin. To fajna rzecz. Andrzej Wasiewski nie ukrywa, że mocno na niego stawiają. Chcą go tutaj już sprawdzić z kimś naprawdę fajnym. No i mający polskie obywatelstwo Fiodor Czerkaszyn, który zresztą trenuje z Usykiem w Karpaczu razem. Myślisz, że, znaczy wiadomo, że nie jesteśmy żadną tutaj stroną dyktującą warunki i Andrzej nawet mówił wprost, że tam jest chyba 10 walk, które muszą być i no i tylko tych dwóch naszych pięściarzy udało się wcisnąć, ale no jednak też fajnie, zwłaszcza dla Rafała Wołczewskiego, prawda, bo u siebie na takiej gali to może dodać mega skrzydeł takie zwycięstwo. No zdecydowanie tak, ja pamiętam jak boksowałem przed Adamkiem i Kliczko, miałem co-main event. Więc no atmosfera niesamowita, więc super, że Rafał dostał tutaj szansę na stadionie u siebie w mieście, bo wtedy pamiętam, że jak się szło na ten stadion i tak takie głuche echo nie jednej osoby, tylko tak nawet ta wrzawa, ten szum tego stadionu, coś niesamowitego. Mam nadzieję, że pogoda będzie dobra i emocje również. Na stadionie na pewno będę, bo ode mnie to jest, dobrze rzucił kamieniem, to bym jakiś kibica na stadionie trafił w głowę. No, miejsce idealne, no ty mieszkasz we Wrocławiu, więc to tak nie odbierasz, ale ja zawsze do Wrocławia przyjeżdżam, no to z taką naprawdę radością w sercu tutaj jadę, bo miasto żyje fajnie wieczorami, więc dla kibiców to trudno znaleźć lepszą miejscówę. Zdecydowanie tak. To teraz dla tych Brytyjczyków, którzy przyjadą. Ja mam bardzo takich dużo właśnie klientów, którzy przychodzą do mnie na treningi, że gdzieś jadą przez Wrocław, wpadają do mnie na trening i jadą dalej, bądź zostają tutaj na weekend, albo przyjeżdżają na przykład, nie wiem, z Gdańska tu sobie na weekend, przy okazji wpadają do mnie na trening, albo inaczej, przyjeżdżają do mnie na trening, przy okazji zobaczą Wrocław. I tak, i dziwi mnie, dlaczego ty tego nie stosujesz. No widzisz, przydałoby się, masz rację, to takie delikatne... Delikatna szpilka, dokładnie, ale to widziałem, że nawet tutaj nasz wspólny kolega Adrian Walczyk, konferansjer, trenuje mocno, choć nie wrzuca za dużo, bo podobno nie chce na razie się chwalić, ale jak tam powiedz, oceniasz jego umiejętności początkującego pięściarza? Jest coraz lepszy, robi bardzo szybkie postępy, ma jak na osobę, która po raz pierwszy teraz miała kontakt z boksem, to być może dlatego, że w siatkówkę grał całe życie, ma bardzo mocne uderzenie, więc kiedyś może zrobimy jakiś fight polskich konferencjerów i myślę, że będzie faworytem. Okej, to skoro już sam wspomniałeś o walce dwóch konferencjerów, to na koniec chciałem o troszeczkę mniej, że tak powiem, poważnych sprawach porozmawiać, ale głównie mam jedno pytanie. Twój znajomy, nie wiem czy się znacie mocno prywatnie, Andrzej Fonfara, po kilku latach wraca do sportu walki, ale nie do boksu, a do MMA i to jeszcze się zmierzy z Marcinem Najmanem. Jak pytałem Andrzeja, dlaczego on to robi, no to powiedział, że chce prywatne sprawy załatwić, a po drugie dostanie dokładnie taką samą kwotę, jak za pierwszą walkę o Mistrzostwo Świata za Donisem Stevensonem. Choć ma biznesy, choć dobrze mu jest w Stanach, choć jest człowiekiem zarobionym już pewnie na przynajmniej jedno swoje pokolenie, no to jednak powiedział, że takie pieniądze go mocno skusiły i że najpierw była oferta finansowa, na którą przystał i potem po prostu dobrali mu rywala, na którego też bardzo chętnie przystał. Ale powiedz mi, jak ty w ogóle to odbierasz, bo no ja jestem mimo wszystko nadal mocno zaskoczony tą całą sytuacją i choć ja, nawet Andrzej sam mówi, że no na szali stawia przede wszystkim swoją reputację, bo jakby tam coś nie wyszło, to będzie miał no, ciężki czas w internecie, Andrzej. Tak, mam kontakt z Andrzejem. Andrzej dla mnie jest taką postacią, jak on podpisywał kontrakt zawodowy, to niewielu naprawdę w niego wierzyło, dlatego że bardzo wysoki, bodajże w boksie olimpijskim boksował w kategorii jakiejś przy tym wzroście 60 kg, później chyba 64 i tak nabierał masę i dosyć szybko jakby wszystkim udowodnił, że trzeba się z nim liczyć, że naprawdę ma argument w pięści i jakby na to, że po prostu nikt w niego nie wierzył, bo jakby te wyniki w Polsce miał tylko i wyłącznie w juniorach, był mistrzem Polski juniorów, a później tak w seniorach było widać, że jakby no nie za bardzo się odnajduje. I nagle wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tam jakoś trenerzy bardziej umieli poprowadzić, technicznie ustawili go inaczej. I Andrzej robił znakomite postępy, więc jako pięściarz osiągnął naprawdę bardzo dużo i ta wygrana z
Chavezem Juniorem i ta pierwsza kapitalna walka z Adonisem Stevensonem. Wygrał z Glennem Johnsonem. No, kilka naprawdę wspaniałych pojedynków miał. Z Cleverim niesamowita walka. A teraz to ja podejrzewam, że no to tak jak powiedziałeś, że to jest czysty biznes. No, każdy ma inne podejście. Widzisz, pieniądze jednak dyktują trochę warunki i za mało pewnie by nie wyszedł. Za duże... Nikt tak naprawdę za dużo pieniędzy nie ma. Nawet ci, co mają miliony, miliardy, chcą mieć nie jeden miliard, ale dwa. Więc Andrzej, wiesz, tak jak Mariusz Pudzianowski mówi, każda walka to jest kolejna duża ciężarówka, która przynosi mu zyski. Więc podejrzewam, że to był argument. Nie mam, powiem ci, tak naprawdę zdania, czy to dobrze robi, czy źle, bo też nie mnie to oceniać. No, ja osobiście chciałbym skończyć karierę i zająć się, nie wiem, pracą z młodzieżą. Tutaj w tym miejscu może w przyszłości otworzę coś większego, może jeszcze trochę na boku coś będę robił innego. Bo jednak z boksu samego to kolorowo nie będzie. Mam jakieś pomysły, ale to wiadomo, potrzebne trochę czasu i zobaczymy, jak to się rozwinie. Więc mnie zastanawia jedną rzecz. Zobacz, tyle osób wygrało z Marcinem Neumannem. Naprawdę. I tak dalej. I wszyscy z nim wygrali i odchodzą w cień. A Marcin Neumann jest nieruszony. On zawsze jest brylantem, zawsze złotem świeci w frikach, więc nie wiem. No, na pewno porażka Andrzejowi z Marcinem chwały nie przyniesie. Zwycięstwo... No, oczekiwane. Z drugiej strony walka jest w MMA, tak? Na zasadach MMA. Nie wiem, czy Andrzej miał kiedykolwiek kontakt. Dopiero zaczyna mieć. Arek Wrzosek tam teraz pojechał do niego, trenują. Były kickbokser znakomity, wciąż aktualny z KSW teraz. Więc jednak Marcin tego parteru od jakiegoś czasu już coś tam liznął, więc może nie jest to ktoś wybitny, ma też swoje lata. Natomiast nie wiem, no ja nie nadaję się do czegoś takiego, bo ja bym się połamał. Ale co, no ja jestem ciekaw i wiesz, jak to jest. Takie pojedynki budzą emocje i z jednej strony można to krytykować, nie zgadzać się z tym, ale później przyjdziesz pewnie na torwar, zobaczysz, że tam będzie full. No to jak kibice chcą to oglądać, no to takie coś się tworzy. Ja kiedyś bardziej krytykowałem te friki, a teraz tak odszedłem w cień, jak to ma swój popyt, no tylko łatwiej mi wdawać się w dyskusję bokserską, bo nieraz ktoś mi mówi, że wie, że on, że dlaczego nie walczy z rywalem takim czy takim. A mówię, a oglądałeś jakieś friki ostatnio? No to ja wszystkie fame oglądam. I płacisz, no płacę. A kiedy byś na boksie? No mówi, no jeszcze nie był na gali. A wykupowałeś bokserskie pay-per-view? Nie wykupowałem. To mówię, nie ma dyskusji, bo mówię, nie wspierasz mojej ulubionej dyscypliny, a wymagasz. To mówię, jesteś nie w porządku w stosunku do tej dyscypliny. To mówię, wymagaj o tej dyscyplinie, za którą płacisz, więc łatwiej się dyskutuje. Nie wiem, nie mam trochę zdania, natomiast chętnie obejrzę. Andrzeja bardzo lubię, szanuję, właściwie Marcina też. Ja nigdy nie miałem problemów z Marcinem, nawet brałem udział w jego jakichś charytatywnych galach. Gdzieś tam piłkarze grali z żużlowcami. Byłem chyba raz czy dwa. Mamy zdjęcia w archiwum Super Expressu, znakomite. Bardzo młody byłeś. No, to tak, to prawda. To już było dosyć dawno. Także zobaczymy. Niech wygra lepszy i niech dadzą walkę trochę dłuższą, żeby to nie trwało pół minuty, żeby się chociaż zmęczyli obaj. Andrzej powiedział taką fajną rzecz w rozmowie ze mną, że gdyby dostał te same pieniądze za kogoś, kto na MMA zjadł, że tak powiem, zęby, trenuje ten parter od dawna, jest w tym parterze dobry, to by nie wziął tego po prostu. On wziął pieniądze za dość krótkie przygotowania i jak to, co mówi, za rywala, który niewiele potrafi. No to bardzo logiczne, to co Andrzej mówi. No i no,
Tak, to bardzo mądrze. No. Wyobraź sobie, że weźmie może post-prime zawodnika, ale takiego, który wychował się na MMA, który trenuje to od dzieciaka, no to to jest zupełnie inny. Ja pamiętam, kiedyś gdzieś w boksie z kolegą coś robiliśmy takiego, zabawy jakieś, no to w boksie kompletnie nie był na moim poziomie. A on tam od, powiedzmy, od 6 do 15 roku ćwiczył judo, jak zaczęliśmy się przewracać, on już pomimo, że 10 lat tego nie robił, to nagle poczułem się taki malutki, że on ma zupełnie, to są inne mięśnie, jak mnie ścisną tutaj gdzieś ze szyję, to normalnie na paluszkach stałem jak, wiesz, jak dzieciak jakiś, nie? Więc to jest zupełnie inna dyscyplina i Marcin też, kiedy zaczął MMA trenować? Grubo po 30, więc to jest zawodnik, który dłużej trenuje do AJ, ale to też nie jest wychowany ktoś na MMA, więc... Więc widzieliśmy walki Marcina, w których, no, w których sobie kompletnie nie radził i były bardzo, bardzo niektóre krótkie, aczkolwiek ostatnio wygrał z prezesem Fenu, tak? W rewanżu, bo w pierwszej walce było gorzej. To ile to? 3 rundy, tak? Chyba tak, też aż tak tego tak mocno nie śledzę. To widzisz, to dobrze. Ale powiem ci, że to, nowa federacja weszła, ta, gdzie Andrzej Fonfara będzie walczył, Cloud MMA, i powiem ci tak, troszeczkę w innym kierunku chcą i pójść, bo zatrudniają bardzo znanych sportowców. Andrzej Fonfara, ale to powiedzmy sporty walki, więc to żadne zaskoczenie, ale mistrz Europy w siatkówce Zbigniew Bartman nawet na antenie telewizji polskiej ogłosił zakończenie kariery i powiedział, że przenosi się do MMA i będzie próbował swoich sił. Wiem, Piotr Żyła ma ofertę podobno gigantyczną. Ale co, z Małyszem? Nie, z Peszko ma, Sławomirem Peszko, podobno, ale chodzi mi o to, że patrz, jakich zaczynają brać też te sportowców z tych innych popularnych dyscyplin i ci sportowcy się na to godzą, więc no nie wiem, co w tym jest, ale jakaś taka chęć w ogóle tych sportowców z innych dyscyplin, żeby się jednak tam sprawdzić, poza oczywiście kasą. No wiesz co, to tak, to super, że to, że Peszko i to taki, nie wiem, czy to jest twarzą, czy... Na razie tak, chyba to ambasadorem po prostu, ale tam właśnie załatwia różne takie kontakty poza sportów walki, więc... No na pewno ma kontakt z piłkarzami, zaraz tam. Tylko ja powiem ci, czekam na federację najbardziej, na jedną. Kto zacznie gustować w politykach? Też takich, którzy już są na emeryturze, niech będzie. No. Ale w sensie, żeby też walczyli, tak? Chyba teraz świętej pamięci, tak? No, ale on na przykład wyzywał Najmana, widziałem. No i wyobraź sobie takiego na przykład Urbana, który by próbował z kimś, rozumiesz? Albo na przykład Tusk kontra Jarosław. No tak, wiesz, i mówię kompletnie poważnie. Chyba YouTube nam zablokuje monetyzację po tej wypowiedzi. Nie, no to tak na tym, na pograniczu żartu, ale na przykład, wiesz, teraz są debaty, są już prawie kampania się zaczyna, tak? I co? I no nie chciałbyś popatrzeć, kto by chciał udowodnić swoje ten? No, ja chętnie bym zobaczył, pewnie. I wiesz, moje jakby takie sugestie są bezpodstawne, no. W tym ringu tutaj trenowałem z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem. Zrobiliśmy kilka rund i naprawdę facet twardy i trzyma Poznań. Z doświadczeniem, bo kilka walk było. Tak, i trzyma Poznań twardymi rękoma, więc może to jest jakaś alternatywa, nie? Myślę, że pewnie jakieś zakusy były, ale tam to chyba dopiero trzeba zapłacić. Podejrzewam, że znalazło się dużo odbiorców. Dokładnie, Mateusz. No, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Tak z przymrużeniem oka zamknęliśmy, ale na sam koniec chciałbym jeszcze poważnie. Znaczy poważnie, no po prostu o tobie. No, trzymam kciuki, żeby te twoje marzenie się wreszcie spełniło, bo jesteś jednym z takich pięściarzy w Polsce, którzy już dawno powinni walczyć o mistrzostwo świata, ale dopiero na koniec swojej kariery, mam nadzieję, że nie koniec, ale no u schyłku kariery, możesz taką szansę dostać, pewnie ją dostaniesz. Długo trzeba było czekać, ale jak Mariusz Pudzianowski, chyba ten kamień w końcu ugotujesz, co? Tak, zrobię to. Wiesz co, ja tak od jakiegoś czasu zawsze wychodzę do ringu z takim nastawieniem i jakby nie myślę kompletnie, do kogo ja wychodzę do ringu, tylko skupiam się na tym, żeby dać siebie 100%, żebym w ringu sobie myślał tak, master, musisz dać więcej, jeszcze więcej.
Piotrek mówi, minęło 7 rund, jest dobrze, wygrywasz. Ja tak w głowie sobie myślałem, nie, ja cię nie słucham. Ja chcę więcej, ja chcę jeszcze dociskać, jeszcze zadawać więcej ciosów, jeszcze bardziej przejść do przodu, żeby po prostu i na tym, żebym po prostu zszedł z ringu i nie powiedział, że kurczę, mogłem boksować jeszcze kolejnych 5 rund, tylko żebym szedł z ringu i żebym powiedział, że dałem z siebie wszystko, że już nawet nie byłem w stanie wyprowadzić jednego więcej ciosu. A co będzie tam po drugiej stronie, to już mnie nie obchodzi. I to jest mój cel, bo łatwiej nastawić się na coś morderczego, coś trudnego i zaskoczyć się, że to jest lekkie, niż odwrotnie, że nastawiasz się na lekkie, zaczynasz, a tu nagle nie jest lekkie. Nie wiem, czy tak miałeś kiedyś w swoim życiu, to taki bardzo przykład, że chcesz coś podnieść i tak nastawiłeś się, żeby będzie ciężkie, a to pyk, samo poszło. O Boże, to takie lekkie, a ja myślałem, że ciężkie. No to tak się nastawiam, żeby tak właśnie było w tym ringu. Do czego ci życzysz na najbliższe tygodnie, miesiące? Spokoju, żebym był cały czas wypoczęty, cały czas energiczny, uśmiechnięty, zdrowy. I tyle, wszystko mam. A resztę ogarniesz już między linami. No, także w życiu jest kilka rzeczy bardzo ważnych, a najważniejsza jest siła w spokoju. Dokładnie, to jest twoje hasło przewodnie, chyba gdzieś tutaj jest. Siła i spokój na tablicy, siła w masterze i jego syna. Tam dostałem taki fajny, nadal jest napisane siła w spokoju, ale ja myślę, że jakiegoś tu Leona zamontujemy, takie siła w spokoju. To ojciec Lomoczenki, on mówi tak, jeśli jesteś silny, to pokaż, że jesteś słaby, a jak jesteś słaby, to pokazuj, że jesteś silny. No i tym... No, a jeszcze jedno takie... to tam on kilka takich ma bardzo fajnych takich powiedzeń, bo on mówi, jeśli ty tupoj, jak ty możesz być czempionem? Jak jesteś tępy, to jak ty możesz być mistrzem, nie? Albo jeszcze takie było fajne, ty czempionem możesz, ty mistrzem możesz nie być, no dobrym człowiekiem powinieneś. Piękna puenta rozmowy. Mateusz, bardzo ci dziękuję za gościnę. No i trzymamy kciuki, żeby to, co chcesz, się w końcu spełniło. Tak jest.